więcej niż sen. Historia Kaina. Historia ta jest prawdziwa, choć pewne jej szczegóły zostały zmienione przez wzgląd na adaptację. Przedstawione informacje dobrano tak dokładnie, by nie straciły nic ze swojej autentyczności. Kluczowym elementem jest zaskoczenie. Powinniście zwodzić wroga tak szybko, żeby nie miał czasu zareagować. Upewnij się, że tniesz od jednej tętnicy do drugiej. Bądź brutalny i nieustraszony. Powal go jak najszybciej na ziemię i tnij szybko. Nie okazuj miłosierdzia. Mieszkaliśmy i ćwiczyliśmy na pustyni z jednego powodu. By wrócić do Egiptu i obalić rząd. Byliśmy gotowi zmierzyć się z wszelkimi przeciwnościami w imieniu Allaha. Nie liczyło się dla nas nic prócz islamskiego powołania. Mieliśmy tylko dwie drogi do wyboru. Umrzeć i iść do nieba, lub przetrwać zwyciężając walce. Wybijałem się przed innych w strzelaniu i trenowałem, by zostać snajperem. Kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma nagrodę wspaniałą. Twój brat jest w niebie, Mustafa. Pozwól, by ta myśl była dla ciebie pocieszeniem. I nie mówcie na tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, umarli. Przeciwnie, oni są żyjący, lecz wy nie jesteście świadomi tego. Tak mówi Allah. Niech pokój będzie z tobą, emirze. Pokój z tobą także. Boże zmiłowanie i błogosławieństwo. Jak idzie trenowanie, bracie? Dobrze, emirze. Chwała Bogu, zajmijcie miejsca. Emir składa nam wizyty regularnie, sprawdzając naszą gotowość. Pewnej nocy czytał nam z kairskiej gazety o aresztowaniu misjonarzy. Oskarżono ich o próbę indoktrynacji nominalnych muzułmanów w jednym z ich szpitali oraz o oferowanie usług seksualnych i pieniędzy. Śmierć niewierny. Bóg jest wielki. Uspokójcie się, uspokójcie. Cisza. To było dla nas wszystkich upokorzenie. Trwał miesiąc Ramadan. Czuliśmy, że zawiedliśmy, jeśli chodzi o stanie przy Bogu. Wszyscy byli wściekli. Dla mnie był jeszcze jeden to powód, by nienawidzić chrześcijan. Poprzysięgliśmy położyć kres chrześcijańskiej ewangelizacji bez względu na koszt. Emir uniemożliwił militarne starcie, zaproponował natomiast logiczną konfrontację, polegającą na napisaniu książki, w której udowodnilibyśmy, że Biblia została zmieniona i nie można jej ufać. Kto napisał tę książkę? يا راجل
A w czym problem? Obawiasz się książki? Moja matka mówi, że chrześcijanie to czynią magiczne rzeczy przez tą książkę. A kto ją czyta, ściąga na siebie klątwę. I przekleństwo, nie będę tego czytał. Nie, nie, to niemożliwe. Nie sprzeczaj się. Jeśli wierzysz w Allaha, dzień ostateczny, musisz być posłuszny, Khalil. Nie, Emir. Znajdź kogoś innego. Błagam, Emir. Znajdź kogoś innego. Jestem przekonany, że nie ma nikogo bardziej odpowiedniego niż ty, by sprostać tej misji, Khalil. Ale ty prosisz mnie, by być jak oni, myśleć jak oni. Każ mi zabić wszystkich chrześcijan, ale nie każ mi czytać tej książki. Nie chcę jej nawet dotykać. Twoja gorliwość dla Allaha jest zadziwiająca, lecz ta gorliwość cię oślepia. Straciłeś swoją wnikliwość. Czy nie widzisz całego honoru i szacunku, jaki zyskasz? Jeśli wypełnisz tę misję, będziesz pierwszym, który ujawni wszystkie kłamstwa chrześcijan i Żydów. Otrzymasz 500 funtów miesięcznie jako wsparcie. Sam ci je przyniosę. Zwinęliśmy obóz na pustyni i wróciliśmy do domu. Upłynął miesiąc, nigdzie nie pracowałem. Cześć dzieciaki, co tam w dzisiejszym odcinku? Ta biedna kobieta. Jej syn wybiegł na ulicę i został potrącony przez samochód. Żartujesz. Weź sobie herbatę, mamo, i siadaj z nami. Tysiące razy mówiłem wam, żebyście nie oglądali tych herezji. Nie oglądaliśmy. Khalil, jest ona twoją siostrą. Heretycy! Ostatecznie zdecydowałem się posłuchać nakazów emira. Musiałem być posłuszny. I zacząłem wykonywać zadanie, jakie mi wyznaczył. Nie wiedziałem, od czego zacząć. Czytając Torę, znalazłem kilka niezbyt istotnych sprzeczności. Wiedziałem jednak, że to w niczym nie pomoże, gdyż Koran jest pełen podobnych różnic. Jeśli stwierdzilibyśmy, że te różnice osłabiają rzetelność Biblii, wówczas osądzilibyśmy Koran w ten sam sposób. Szukałem więc poważniejszych, bardziej zauważalnych błędów, ale nie znalazłem żadnego. Przeczytałem całą Biblię, lecz nie znalazłem niczego, co miałem nadzieję znaleźć.